Premier Donald Tusk podjął decyzję o uchyleniu kontrasygnaty. I tu powstała burza nie tylko w internecie prawników, czy można cofnąć swój podpis. Marcin Kierwiński skomentował to tak, że premier Tusk na wniosek dwójki sędziów uchylił kontrasygnatę, odbudujemy państwo prawa. Z kolei profesor Jan Majchrowski w Polsat News skomentował to tak, że ta zabawa w państwo prawa bardzo źle się skończy dla nas wszystkich. Z kolei papież Polak skomentował to tak: kiedyś wziąłem ogromny kredyt w banku, jeszcze bym spłacał z 15 lat, ale wycofałem podpis już nie muszę spłacać. Polecam, dzięki panie Donaldzie, nie wiedziałem, że to takie proste. Najlepszy premier Ever. Powiem wam, że chaos jest. Nie jestem prawnikiem, więc nie będę się wypowiadać, czy można cofnąć swój podpis, czy nie. Ale jak się okaże, że można cofnąć swój podpis, to zmienia bardzo wiele rzeczy. Tymczasem wirtualna polska premier postanowił wycofać swój podpis pod aktem prawnym, który już szedł w życie. Prawo na to nie pozwala, Donald Tusk jednak tak bardzo chce przywracać praworządność, że nie przyjmuje się takimi szczegółami.